Dawaj na ring, dawaj na ring! Jak tutaj na bokserski ring szykuje Gun do Valtivania, no? Słuchaj, cały czas poza bokserska! O! O! Fikasz! Fikasz! Do mnie mowa! Ach, co za głupiaż, sztuczna inteligencja! Dawaj na ring, co się pierdzielisz, dawaj na ring! Dobra, nie ma co, to było głupie, a ja was witam w kolejnym Warband z modyfikacją Nowa Ojczyzna! No i cóż, w dzisiejszym odcineczku ruszymy sobie na front z Sułtanem Saranickim! Powiem wam też kilka rzeczy. Po pierwsze, spotkałem po drodze fajną grupę dezerterów. Tam książę, fajnie, ale w jakim miejscu? Zamek Idelbels. Idelbels, gdzie to jest? Nie mam tego pojęcia. Będziesz po drugiej stronie państwa właśnie? Chyba tego zamku nie mam w ogóle. O, jest tutaj, dobra. Obok Jelkalu. Tak myślałem, że może być obok Jelkalu, ponieważ Jelkal to jest... Jelkal, nie mam pojęcia, ktoś mi się to źle czytam. To jest taka swego rodzaju stolica właśnie państwa rodowskiego, moim zdaniem. Nie wiem, jak jest naprawdę, ale no tutaj... Czyli ja za stolicę biorę te miasto, na którym rządzi król. W Suno. Początkowo oczywiście potem się to zmienia zazwyczaj, jeżeli zostanie zajęte to miasto. Początkowo właśnie w Swadi jest to Praven. W rodokach Jelkal, a wreszcie nie za bardzo pamiętam, muszę przyznać. Ale pewnie Polones jest właśnie Królestwa Pomarskiego. Jednakowoż, spotkałem fajną grupę dezerterów, tylko nie nagrałem walki z nią, ponieważ... była dość późna godzina, ja sobie po cichutku tam ekspiłem postać, tam 3-4 waleczki rozegrałem. I co w tej grupie dezerterów było takiego ciekawego? To, że to była grupa dezerterów, ale 3/4 z niej to byli mroczni łowcy, których podobno się nie da złapać. Nie mam pojęcia, jakim cudem. Coś tam ciekawego. Też poza tym ktoś mi pisał, czemu gram w wersję Nowej Ojczyzny przeznaczoną dla wersji Mountain Blade 1.1.5.3, a skoro gram w Mountain Blade 1.1.5.8. Dlatego, że po prostu, no, nie ma nowszej wersji Nowej Ojczyzny aktualnie, no i nic z tym faktem nie poradzę. Ta modyfikacja na 1.1.5.8 działa też całkiem nieźle, a więc dla mnie problemu żadnego nie ma. A niestety nie mam skąd wziąć starszej wersji gry, ponieważ no Steam automatycznie aktualizuje grę i tutaj nie ma, że biorę chyba starszą wersję. Nagrywając kiedyś mój poprzedni sezon, to po prostu sobie zrobiłem kopię zapasową całej gry na dysku 1.1.5.1.1.3.4, pobraną tam z strony Talewarsów. Wpisałem tam kod i było ok. Jednakowoż, no właśnie... Tutaj starszej wersji nie posiadam. Nie wiem, czy to jakieś błędy będzie powodować, czy nie, ale na razie widzę, że gra chodzi w miarę w porządku. Jednakowoż jesteśmy już przy samej uczcie w zamku Ide. Chociaż ta uczta w ogóle jeszcze trwa. O, już nie trwa. O, to na czas, żem przyjechał. Psie. No dobra. Szczegadanie. Szczegadanie. Chodźmy więc na ziemię Sułtana Saranickiego. Jednakowoż, nim tam dojdziemy, ja tutaj wykonam malutkie cięcie, ponieważ nie ma sensu pokazywać całej tej drogi. Wojna klanatu z Fadią się zaczęła, to jest ciekawe. Od razu jak tylko wyłączyłem nagrywanie. No, to może być interesująca wojna, ponieważ klanat i Sfadia będą się na tym froncie chcieli pewnie bić. Tutaj. Jako, że tutaj klanat zrobił sobie ekspansję, to Sfadia uważa ich za groźnych. Albo i odwrotnie. Odwrotnie też może być, ponieważ... No właśnie Sfadia im ukradła te całe Reja Widin, który pewnie chciał właśnie zdobyć ten Khanat. Może być interesująca wojna. W tym momencie trochę żałuję, że nie jestem ani po stronie Sfadii, ani Khanatu. Ale tutaj też się dzieje interesująca walka, do której moglibyśmy dołączyć sobie. Zgarniając za siebie kilka, że tak powiem, obowiązków militarnym. Tytułów? Zasług, o! Zgarniając sobie więcej zasług. Oczywiście, jak zwykle, moje dwa NPC w konikach na sterydach popindalem jako pierwsze. Ktoś też pisał, że koniki na sterydach nie są najlepszymi konikami w grze i tak właśnie myślałem, że mogą u niej być najlepsze, ale są no w takiej, powiedzmy, zdecydowanej top trójce, o tak, jeśli chodzi o rodzaj koni. Też te psy bitewne są całkiem niezłe, tam ktoś pisał, oraz konie zjednoczenia. Z tym, że chyba ani jednego konia zjednoczenia do tej pory nie widziałem na oczy, a więc no, chyba jednak konie zjednoczenia może są faktycznie lepsze, ale ciężej jest je zdobyć, to jest malutki problem. A nawet na sterydach to są no, zdecydowanie lepsze od tych normalnych, ponieważ są kilka razy szybsze. Mało tego jeszcze, znaczy kilka razy, no są sporo szybsze, bo kilka razy przegięcie. Powiedzmy o połowę szybsze, coś takiego. A jeszcze w zamian są pancerne strasznie, więc no ho ho ho. Pancerne to jest, jak się w szarżuje to strasznie boli, mam duży atak. A jeszcze mało tego jest szybkie.
Tak myślałem, że Neon na plecach, jednakowoż myślałem, że ktoś go dobije, ale Alien tutaj walczy w swoim zajebistym ubranku, wraz z swoim zajebistym garnkiem na głowie. O Boże. O, Borka, jak wygląda, jaki Terminator! Pokaż się, Terminatorze, jeszcze ta tarcza taka przerośnięta. Jaki, jeszcze popindala szybko. Jaka czarna. Charge my laser! What the fuck? Jaki perfidny... Jaki perfid. Zabić go. Bum. Zabić... Aj! O, trafiłem go. Nie wiem, jakim cudem. Trafiłem gościa w czasie jazdy. O, znowu! O, fuck, tarzuje na mnie. Kurczę, myślałem, że to strzała go zabije. What the fuck, te wstawanie? Po co leżeć? Insta wstawanie. O, w dupę. Wyciągnijmy aż miecz. Czy tu tarcza bardziej. Miecza nie mamy, mamy tylko i wyłącznie naszą pałkę. To nie jest miecz, jak miałem spojrzeć, chociaż no... No, mieczem to raczej nie można nazwać. Jest broń, po prostu broń do walki w zwarciu, a nie miecz. Jak tam wynik walki? Trzech wrogów zostało. No to... Wynik jest przesądzony, oczywiście. Próbujmy tego typa zestrzelić. Źle. Trzeba strzelać do przodu, czyli wiecie... Trzeba wyprzedzać ruch przeciwnika, jak się strzela. O! Trafiłem go, wow! Jedyne obrażenie, jak on leżał, to powinno bardziej chyba go zaboleć. No dobra. O, jakieś staty są... liczba zabitych. Kto mordował? Alaje! Na któż by? Oj, Rolfik! Czemu Wania i Gundowat zabili tak mało? No, ale smutno. Wow, powiększymy się stosunki z księstwem tej Radoków. Właśnie to z królestwem, a nie księstwem. Bo jednak królestwo, a księstwo to nie to samo. Czy to mało więź, dlatego że po prostu nie miałem... No moje wojska nie były tutaj głównymi, a wojska Radoków za bardzo nie ogłuszają. Mało tego też pewnie inni sobie troszeczkę więźniów pobrali. Przejdźmy rzeczy z pola walki. Uuu, elitarny. Więc nie może moi idzie biorą tutaj coś jeszcze rzeczy. No, pobrali ich całkiem sporo. Bo te rzeczy faktycznie były niezłe. Kurczę, ja mam same fajne rzeczy w plecaku. Ja pierdzielę. Ale ja mam teraz problem. O, te buty są masę warte, jak na takie sobiutkie butki. To jest dziwne. Też tą zbroję fajną chcieli walić, kolejną fajną zbroję chcieli walić. No co za dranie z tych moich MPS-ów, no. Walają swoje koziaćkie zbroje. Postawę jeszcze na pół walki i kontynuuj. Kurczę, chciałbym mieć już swój własny zamek, żeby mieć skrzynkę gdzieś niedaleko. Albo własne miasto, bo byłoby jeszcze lepiej. A tak to muszę latać aż do tego, aż do... aż do... twierdzy łowców, bo tam mam swoją skrzynkę. Ale jakoś tak myślałem, za bardzo na tej twierdzy łowców jechać nie chcę, bo to jest strasznie daleko. Dobra, więc poza wizją udam się teraz do... właśnie myślę. Chyba najpierw na tereny Sfadi. Wow, Sfadia ma to z więcej miast. Na tereny Sfadi, a potem udam się do właśnie twierdzy łowców te przedmioty poodkładać, to będzie niegłupie. A więc, chwilowe cięcie. Albo i się nie udam, ponieważ mój kochany marszałek powiedział, że dołoż do walki z nami! Musimy walczyć! Wiesz, marszałek. To jest zamek Almera. Gdzie jest zamek Almera? Tutaj? Nie widziałem go ni cholera. Gdzie on niby jest? A, tu! Dobra, znalazłem go. Bo to był marszałkiem chyba ten. Tak? Ty byłeś marszałkiem? Tak, jestem na to, się dołączyć właśnie. Okej, tylko ja tych misji nie będę chciał za bardzo robić, szczerze powiedziawszy. No chyba, że twórca moda zmieniły na bardziej sensowne, bo w ogóle patrzę w gry. Zmieniły na bardziej sensowne niż były kiedyś. Zwiadowcy donoszą, że wielka liczba żołnierzy wroga maszeruje. Widzę, że chcą obiegać zamek Almera, tylko że przed tym ja bym chciał się udać i posprzedawać mój ekwipunek. O, powiedzmy, że zapiszę grę, zaryzykuję i udam się do Jelka na szybko, żeby... O Boże, jakaś kurza, aż sekretkę przyciszę. Udam się do Jelka na chwilę, żeby sprzedać te pewne rzeczy i więźniów chyba, bo kilku chyba mam. I spotkamy się za chwilę, teraz wrócę na pole walki, jak tylko tej skończę sprzedawanie. No i dobra, jestem na polu walki już. W ogóle ciekawostką jest to, że mimo tego, że... jakby to powiedzieć, moje zadanie zakończyło się, gdyby nie było przy tej całej właśnie ich armii, to i tak to za nimi zaliczyło. Dostałem za to chyba 400 doświadczenia, czy jakoś tak. Nie jest to wiele, ale zawsze coś. Dążę do następnego szturmu, dokładnie. Wow, tu płonie w ogóle. O, będziemy mogli bramą się wbić, bardzo fajnie.
Wiesz, jakieś sensowne miejsce na wbicie się. O, król grawe ze swoją koroną tu nawet w ogóle jest. Ła, sam król z nami walczy. Morale plus 10 oczywiście. Z naszym królem to wszyscy z KNA będą ginąć. Ej, to jest jakieś porąbane. To jest serio porąbane. My się wbijamy do... To jest taki dwuwarstwowy zamek. O, nieźle. Nieźle, nieźle. Zazwyczaj w tej grze zamki były jedno warstwo, to jest taki dwuwarstwo, taki przekoksany zamek, szczerze powiedziawszy. Dość mocno. Dwuwarstwowy to jest całkiem niezły, no bo patrzcie. Tej właśnie bramy niby spaliliśmy, ale tu już nie wiedziałem machin obrężniczych, my nie zniszczymy tego dalej. W tej grze w ogóle nie ma machin obrężniczych, od tego zacznijmy. Ale gdyby ta gra miała machin obrężnicze, to patrzcie, byśmy wjechali tą... No zniszczylibyśmy bramę z daleka tą, a tu już te mury dałoby się jakoś tam zniszczyć z tamtej strony. Ja też nie wiemy, czy w czasach właśnie tych wojen były już takie maszyny obrężnicze. I tu już trzeba było ustawiać by matetę. Trzeba byłoby ustawiać, no, drabinę. Chociaż na tej nie wiedziemy tą wieżą obrężniczą, bo niby jak. To się nie zmieści w tej bramie. Przecież właściwie można byłoby zburzyć całą tą bramę w pizdu. Jakimś kamieniem, czy jakimś taranem, czy innym diabłem, ale... A to jeszcze inna sprawa. Ale ilu ludzi by zginęło podczas procederu tego, jakby drodzy łucznicy strzelali. O, w dupę. Ale żebym się wpakował. Dobra, ale to stały się bronił. Nie bić mnie, dranie. Ja tu jestem tylko do zwracania waszej uwagi. O, utwa. Jak mnie naparzają. No wbijać na mury, panowie. Czas wam kupuję. Moja tarcza wytrzyma to jeszcze wiele lat. Don't worry. Be happy. Tyle mnie nabijają. Kurczaki pieczone. O, Rofik awansował. Yeah. Rofik morduje. A nasi powoli te mury zdobywają, całkiem fajnie. Boże, jestem tutaj tak napasowany przez tych gości, że ciężko mi się jest... O! Borcha! Siema! Haha! Kupiliśmy czas, dzięki temu nasi na mury powbijali, jest git! Teraz czas na rzeź, panowie! Koniec! Mury są nasze! Mury są nasze! Mury są nasze! Nie ma! Mury są teraz nasze, saranickie ścierwa! Idźcie prosić swojego boga o jakieś wsparcie, bo inaczej macie przerąbane. Proście swojego boga o wsparcie w tych waszych... Jak to było? Jak się nazywały te świątynie ich, no? Właściwie nie wiem, sami to pewnie są niby islamiści, ale nie, tak nie jestem pewny, no. Niby do meczetu, ale to jest... Skąd ja wiem, czy są to islamiści, czy nie? A na pewno są. Dobra, to będziemy się pieprzyć z tym. Idziemy tutaj na dach i będziemy ich snajpić. O! Ten jak w ogóle celuje. Masz! Prosto w serce, za 9 obrażeń. Yeah! Daj mi go zabić! Sierżancie! 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 No kuźwa! Tu tam jakiś jeszcze stoi tak daleko! Jak celuje we mnie! Z kilometra. O, ja go trafiłem, on mnie. Skill. No ale gorzej, że ja praktycznie nic nie robię. No, zabijmy go wreszcie. Po jednak łuczników. Dwóch beznadziejnych łuczników się zebrało, chociaż on w ogóle na indziej celuje. Ale cóż, dzięki mojej pomocy zdobyliśmy tutaj mury. A więc zwycięstwo jest nasze. Yeah! Headshot! O! W ogóle jaki pro ze mnie! Wystrzeliłem strzałem, wyjąłem inną broń i tak trafiłem. Dobra, mury są już nasze. I mury już dawno są nasze, teraz już... Już tak powiem, schody w dół przejmujemy powoli. Dobra, o! Ten mnie tutaj chce zabić na wszelką cenę, ale ja mu nie dam oczywiście. Jeszcze inni by mnie wypróbują strzelać, ale... Mam taką kompozycję, że nie muszę się tym przejmować. No i schody są nasze. Tu już saranidzi się resztką sił bronią. Jakaś taka bomba przydała, tak nie wiem, taką bombą ich jebnąć, Boże. Jakiś granat, cokolwiek. Ale by poginęli. O Boże, nie te czasy. Ale widzisz taki kamień ze sobą. Taki kamień na ręce i rzucić nich. Kurczę, zabili mnie. Czyli zabili, ogłuszyli. Tak sądziłem, że gdyby stało to i w końcu ustrzeli ktoś z nich. Ale bitwa wygrana. Jak to powiedziałem, trzeba byłoby cudu, żebym każdą bitwę w tej grze przetrwał. Albo przynajmniej połowę. Dawaj, panowie, zostało tylko dwóch ostatnich. I tego jak wbili, bo o, jak go wbili w grę. Ła. Zwycięstwo jest nasze. Cała ta wielka forteca Rodoków jest nasza. Yeah. Czy wielka to nie jest, no jest mała bardzo, jest bardzo, bardzo mała. Ale jak na realia, Mountain Blade'a jest spora. Zdobyłem jeden punkt renomy. Jeden punkt renomy.
ta walka była taka opłacalna. Chociaż exp dostałem za tą walkę? Pewnie nie bardzo, bo mnie tylko jeszcze NPC nie mają poziomów. No ale cóż. Chyba za to nikt tu mnie nie zginął, żeby było śmieszniej. Więc zero start dla mnie. Tylko szkoda, że już tutaj moje podróżenie za marszałkiem się skończyło, ale dalej możemy za nim przecież jechać, nie ma najmniejszego problemu. Chociaż właściwie, o, właściwie ma to sens. O, książę Etosku, o co chodzi? Komu się przynależy zamek? No to powiem ci, że popieram też jego właśnie. Popieram twój wybór. Na razie nie będziemy się kłócić o zamek, jesteśmy, mamy bardzo małą renomę, bo z poziomu niecałych 400. Mało tego jeszcze, no, w królestwie czy nie mamy zbyt wielu sojuszników w tym momencie. Ja chciałem do walki dołączyć, nie gadać z tym typem w ogóle, tak by the way. Chciałem dołączyć do walki, a zagadałem z jakimś typem. What the fuck? Przypadkowo. No, z konika jeszcze póki to strzelać za bardzo nie będę, też szczerze właśnie powinienem z moim gdzieś się zdrowia. O, moje NPC, to nawet nie NPC, w co wy tu biegniecie? Wracać tutaj! Tylko przydupasa nie mam po swojej stronie, no. Chociaż niby nie wszystkich NPC-ów jeszcze dałem do przydupasów, ale i tak, to jest takie smutne troszeczkę. Smutne. Moi tam w ogóle stoją, bywają tymi strzałami. Weźcie, chodźcie za mną, Boże, bo tam giniecie jeszcze przez strzał. Mimo wszystko Serani są dość celni, ale no jakoś tego nie pokazują na otwartym polu. W zamku już bardziej, widzieliście jedno, że ginęło. No tak, to były niewielkie straty, ale... no, ginęli nasi. Ktoś kombinują Seranigi, próbują się dostosować naszej taktyki. Ale oni nie wiedzą, co ich czeka. Armia chętnych na ich głowy, łowców głów. Właśnie to łowców głów? Tak, łowców głów. Dobra. Przyjrzyjmy się im. Ich rozstawienie jest bardzo słabe. Nawet nie ma się czym przejmować tak naprawdę. O, ale coś tu próbują flankować? Tak, flankują, wow! No nieźle. Krzyżej dla nich, że słuszników zostali bez ochrony. Brakuje im pierwszej linii naprawdę. No dobra, my z tego skorzystamy oczywiście. Do boju! Do boju! Jako wojsko wsparcia zmieciemy wrogich łuczników i tylko główne wojska zostawimy sojusznikom naszym. Gorzej, że nasi sojusznicy też postanowili zakładać te wojska bez zupełnego powodu. Gdybym mógł dowodzić całym tym wojskiem, tutaj to jakoś bym lepiej nim rozporządził. Ale nie mogę niestety. Tutaj błędem Saranidów było to, że zostawili praktycznie samych łuczników. I to jeszcze na pastwę konnicy z dwóch stron. Widzieliśmy wścisk łuczników, no to sorry bardzo, żadnych szans nie mieli. Straszny błąd z strony. Gdy troszeczkę pokombinowali, jakoś tam, nie wiem, jakąś pierwszą linię mieli, to byłby git. W ogóle nie czy nie mamy jakąś taką pierwszą linię. Może mają jakieś tam pewnie jednostki walczące w zwarciu. Piechoty, bo każda frakcja takie ma. A nie wiem, czy ta armia wroga w ogóle miała takie jednostki. Ja jak będę robił armię Rodoków, tak wiem, że ona będzie słabsza od tej armii, którą mam teraz, ale no, chcę pokazać armię jak wygląda Rodoków właśnie. I też wiem, że armia Rodoków jest trudniejsza, więc te odcinki będą ciekawsze. A nie jeżeli tylko do ataku, albo flankujemy do ataku, albo wy do ataku i flankujemy do ataku. Nie, te odcinki będą z podtytułem ustawić się, przygotować do strzału. My flankujemy tam, 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 idziemy, bu, bu, sia, pa, pu, pa, ja, bu, headshot i w ogóle. Będzie ciekawiej mi się wydaje, jeżeli będę ten miał troszeczkę większe problemy z bitwą. Znaczy, problemy z bitwą mogą być i teraz, prawda, jak będzie wrogów zbyt wielu. Ale chodzi mi o takie coś, że będę miał problemy, ponieważ no wrogowie będą do mnie silniejsi bazowo. Tak jakbym włączył wyższy poziom trudności, jakby nie spojrzeć. Bo ja będę naprawdę mało kawalerii, tam nie wiem, może z 1/5 armii, a wróg będzie miał pół kawalerii. To już w ogóle inne przejrzniki są. Niech sobie pobierają co chcą, my przejrzymy resztę. O. Yoga Doga. Koczuga z tutosem Yoga Doga. Yoga Doga. Yoga Doga. Yoga Doga. Yoga Doga. Yoga Doga. Bieram to nasze. I odchodzimy. Jej, masa tej kaski była dla nas. Zapiszę sobie na wszelki wypadek, gdyby to się skraszowało. O, ponieważ takie krasze niestety zdarzają się czasami zupełnie bez powodu. A jeżeli chodzi o to, kiedy taką armię Rodoków właśnie stworzę. Jak mówiłem, nie wiem. Na razie nie mam takich pieniędzy, że taką armię móc stworzyć. Mam tam całkiem sporo już w tym banku, może zaraz zobaczymy nawet ile przydałoby się sprawdzić. Przy okazji posprzedaję sobie rzeczy poza wizją. Ale to nie jest tyle, co bym chciał mieć na prowadzenie armii, która nie będzie mogła zarabiać na siebie, na której będę tracił pieniądze. Bo ta na siebie zarabia. Ja na połowę żołdu mniej więcej
Mam kasę, która z samych biznesów jest i z mojej wioski, chociaż nie miałem tej wioski też. No połowę kasy mam z samych tych interesów, gdybym miał wioskę, to było już w ogóle by było fajnie. Jeszcze w banku zarabiam procenty, przez to że mam na kasę na całą tej rzecz. Mam tu właśnie tyle kasy w banku, czyli to mi daje około 6 do 18 tysięcy miesięcznie. Całkiem fajna suma. Czyli na same procenty z banku w połączeniu jeszcze z tymi biznesami, to spokojnie mógłbym mieć armię 3 razy większą i dalej byłbym na zero. Ale no jeszcze koszty rekrutacji. Ta armia na siebie zarabia tak naprawdę, bo to, że tak powiem... co zrekrutuję, to na siebie zarobi przez właśnie łapanie więźniów. Niestety potem już tak nie będę miał, jak będę miał taką armię rodoków, ona będzie zabijać, a nie łapać. Też mało tego, aktualna armia jest bardzo mocna, żeby stworzyć most, czyli bardzo mocny akcent bazowo. Mogę to od razu sobie kupić ulepszonych ludzi, a u rodoków będę musiał zaczynać z tymi, ze zwykłymi bazowymi chłopami, rekrutami. A w tych czasach, no to sorry bardzo, ci rekruci będą mieli bardzo duże problemy. Nie mam szkolenie, to faktycznie szybko ich powyszkalam sobie, ale no zdobycie maksymalnej ich formy troszeczkę czasu mi to zajmie. W ogóle byłem w tawernie? Byłem, tak? Nie, nie byłem w tawernie. Co to jest? A zdobywca murów. Nie wiem, czy jestem coś dobrze, czy nie. Czy nie, czy tak? Nie mam pojęcia. I tak już teraz zrobię cięcie, spotkamy się za chwileczkę. No i witam was po krótkim cięciu. Znajdujemy się teraz w Loki, w stadzie wikingów. Ktoś mi powiedział, że z moim aktualnym poziomem już powinienem móc ich rekrutować. Jestem ciekaw, czy jest to prawda. Podobno są strasznie drodzy, ale jest strasznie mocni. Będę chyba chciał, żeby właśnie stali częścią mojej armii rodoków, jakby też armię rodoków robił. Mogę kilku twoich ludzi nająć? Aha, czyli nie mogę, czyli żeście mnie oszukali, że mogę, no co za dranie, no. Mówiliście mi, że 12 poziom, już tam jest tam czegoś tam. A pytam tego czegoś tam więcej, bo właśnie tak mi się pamięta, że... Pamiętało mi się, że mam to właśnie podejść, bo spełniam te wymagania, które mi pisaliście, no. A tu się okazuje, że nie. Mi się właśnie wydawało, że to będzie wymagało więcej. Tak około 1000 pewnie renomy. To pewnie o renomy chodzi głównie. Albo po prostu muszę mieć jakieś lenna na przykład, czy coś takiego. Chociaż wątpię, nie. To pewnie chodzi o renomę. Albo o poziom. Poziom mam jaki? 21. Nie wiem, chyba awansowałem. Patrząc na wymóg expa, tak, bardzo niedawno. W ogóle jak ja widzę wymóg, ile tam doświadczenia potrzebuje Wania czy Gundowal, to jest... Mózg rozjebany po prostu. To jest magia. Weź im poziom nabij. Jeśli byś tam współpoziomów tych pewnie mają, ale no... Ja już ich mam chyba zbite growych 100 dni, więc no cóż. Dość wolno im to idzie. Jednakowoż póki co znowu cięcie i wrócimy się na front z sułtanem saranickim. Widzę, że Kengeci tutaj bardzo się bawią na ziemiach Svardii. Sprawda. O! Zabrali już nim Rejvadin. Kurczę, nieźle. To jeszcze widzę dalej idą ofensywą. O, gdzie są Kengeci? Tu ich widziałem. O, tej są Kengeci właśnie. No dalej ofensywą. No jak tak dalej pójdzie, to Kengeci staną się najpotężniejszym państwem niedługo. Będzie problem ich też trzymać w późniejszej fazie, jak naprawdę wielki. Liczę, że jakoś Nordzi się im przeciwstawią, ale kurczę, Nordzi będą słabi na Kengetów. Bardzo słabi. Jak się Svardia nie przeciwstawi Kengetom, to będzie mieli wielki problem. Kengeci z tymi swoimi kusznikami, czy łucznikami konnymi, to będzie masakra. Że sułtan będzie mógł się im przeciwstawić, ale sułtan woli się bić z nami, a nie z rosnącą potęgą tego. Rosnącą potęgą Kengetów. Panie Svardia ma jeszcze szansę się przeciwstawić temu Kengetowi, ale jak nie, to kurczę, ja wam powiem, że będzie ciężka sytuacja na świecie, jak Kenget zajmie jeszcze kilka miast. Będą posiadali największy udział na świecie, bo już posiadają największy udział. Mają całe swoje ziemie, jedno miasto... Panie, wkrótce pojawi jedno się miasto Svardii, nie. Się mają swoje ziemie i prawie przez całe ziemię tych, Vajgerów, bo żadnego Svardii nie mają. Bo to po prostu było miasto Svardii, a było wzięte od Vajgerów. I obok tego zamku miała być jakaś wielka armia podobno, obok zamku... Niebezpieczeństwo, panie! Wkrótce pojawi się armia! Czyżby... tak domyślam się, że teraz go obrygają ten zamek. Niebezpieczeństwo, panie! Tak! Niebezpieczeństwo. O, w dupę! 1200 ich tu jest, no nie mamy żadnych szans z nimi, kurczę. Czyżbyśmy mieli znowu ziemię na ich, kosztu tracić? Nie, wycofują się. Ten mógł się on chyba gonić, nie wiem dlaczego. O, zawarliśmy pakt obronny z Kengetami, nieźle. Czyli może dzięki temu właśnie Kengecie powiedzą wojnę sułtanowi. Może się tego... O, wiem, będzie tego się sułtan wycofał. Czekajcie, że to znaczy, że mamy koniec wojny z nimi? Rodocy? Nie. Czyli po prostu się wycofali ci z sułtanu, ponieważ boją się atak Khanatu teraz.
Mekhanat im zagroził. Jakiś biedny emir odłączył się od reszty swojej, że tak powiem, armii. Jest tam Silverek, poddaj się lub gin. I zaatakujemy wroga. Czyli od razu będziemy mieli rzesk ataku dla wojsk. Jednakowoż zaraz go cofniemy, ponieważ chciałem tylko, że troszeczkę się rozpędzili, żeby nie byli w jednej kupie zbici. I zajmiemy ten parkour, przecież to jest dużo drzew, ale dobra, nie jest problem. Chciałbym prosić moje przydupasy, żeby ze mną poszły. Za mną, przydupasy. Oczywiście przydałoby się, żebym wszystkich już NPC-ów wydało do przydupasów. Ale to zrobię po tej walce, czyli w kolejnym odcinku. Czyli przed kolejnym odcinkiem, właściwie nie w kolejnym odcinku. A póki co, zobaczmy, gdzie to się rozłożyli Saranidzi. Gdzieś za tym pagórkiem, tak? Czyli będziemy mieli czas naprawdę dużą szarżę wykonać na nich. No dobra, więc nie główne wojska może szarżują. Nie piechota, tylko kawaleria. Do ataku. Piechoty damy tylko 8 jednostek. Czy są głównie NPC, to też mogą szarżować, czekaj będzie. Praktycznie cała moja piechota są właśnie NPC, tylko nie przypisani do grupy tych, nie przypisani do grupy kawalerii. Dobra, my tutaj zrobiliśmy dość spore okrążenie. Oni tam się w nich wbiją teraz, a my zejdziemy od boku. Chciałem malutkie spóźnienie, ale... Sanicki memeluk, o memeluki tak ostro bywają, nieźle. Ale się rozbiegli Saranidzi, nie wiedzą co robić, biedaczki. Biedaczki! O, stokował mnie, kurczę, niezły jest. Blokował mnie plecami, i jeszcze w czasie jazdy. Hardcore! Mistrz świata, mistrz! To jest mistrz bloków. No koniku, dajesz, to jest koń ciężki, powinieneś go dogonić z plecem w nosie, a tutaj widzę, nie ma szans żadnych na takie rzeczy, no. To jest draństwo! Wracaj tu, gościu! O! O, jednego zabiłem, jeden mój! Ura! I to wart 304 expa, no bo to memeluk, kurczę. Memeluki są chyba najsilniejsze jednostki, jeżeli chodzi o jazdę sułtanu. O ciężką jazdę sułtanu właściwie. Chyba oni są ciężką jazdą. No bo na przykład wjazda Waegeirów nie jest ciężką jazdą, poza tymi najsilniejszymi jednostkami. Natomiast Spadiańska... Spadiań mają tylko ciężką jazdę. Odkąd tylko się zaczyna ich jazda, to jest ciężka jazda. Tak samo jak łowcy głów nie są ciężką jazdą, ale już ich przywódcy czy mistrzowie persali to już są, to jest też ciężka jazda. Tylko taki popłoch sieje na polu walki, jak zresztą widzicie, no. Popłoch z tego wszystkiego jest. Ja się tak fajnie zderzyłem z tym typkiem, takie siemano! Koniki się przywitały, siemano. W normalnym świecie by to tak nie wyglądało, byłoby dużo gorzej, no ale cóż, pokonaliśmy 69 ludzi, yeah. Właśnie tam jeszcze kilku było zabitych, a nie tylko właśnie byli, nie tylko byli ranieni, a to szczegół. Mamy dzięki temu masę więźniów, a mało tego jeszcze mamy dzięki więcej honoru, bo wypuściliśmy tego gościa. I nie mogłem za niego denary dostać, ale honor też się liczy. Siła i honor, jak to mawiają. Jednakowoż, póki co, o przejrzyjmy, może łupy jakieś fajne będą, raczej nie, tak jak myślałem, nic ciekawego nie ma. Jednakowoż, póki co, do kolejnego odcinka, dziękuję za oglądanie, na razie, cześć!